Halo, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii na moim kanale. Odcinek 155. Słuchajcie, nie słyszeliśmy się znowu bardzo długi okres czasu. Tak jak wiecie, nie będę wam tam ściemniał, że nie wiem. A tobie noga bolała, tobie ręka bolała, wiecie jak to jest. Nie było czasu, nie było chęci. Różne sytuacje się działy. Sporo jest zmian, sporo jest nowości, o których chciałbym wam opowiedzieć. Tak więc myślę, że i odcinek troszeczkę może potrwać. Będę się też starał w miarę zwięźle to wszystko opisać, żebyśmy nie musieli tutaj siedzieć Bóg wie ile, jak to się mówi. No ale słuchajcie, zaczynajmy. Jesteśmy w okolicach miasta Nantes we Francji. Na stacji benzynowej, jak widzicie, pustki. Mamy chwilę po siódmej. Stoję tu nie bez powodu, zresztą wy zawsze wiecie, jak ja stoję gdzieś. Także nie widzę zestawu, najpewniej chcę wam pokazać nowy zestaw. Otóż ten nowy zestaw już na moim fanpage'u mogliście widzieć, w zasadzie nową ciężarówkę. Stoi ona za mną. Odejdziemy troszeczkę. To Mercedes Actros MP4 w kabinie Big Space, czyli nie tej największej giga, tylko w tej średniej. Plastikowy cały, powiem wam szczerze, z zewnątrz nie jest jakoś doposażony wielce. W środku zresztą też ma wszystko to, co jest najpotrzebniejsze. Auto, słuchajcie, z Niemczech sprowadzone, z fajnym, niskim przebiegiem. Wejdźmy sobie do środka. Środek standardowy, mamy oczywiście klimatyzację. Pierwszy raz mam do czynienia z Actrosem, w sensie takim, którym ja jeżdżę, który nie ma GPS-a i tak dalej, tylko ma radio i kieszeń. Muszę przyznać, że to jest dla mnie nowość. Poza tym standardowe tutaj wyposażenie. Powiem wam, auto kupiłem przede wszystkim dlatego, że miało fajny przebieg. Teraz już tym autem trochę pojeździłem, więc ten przebieg i sobie wzrósł. Zapalmy sobie. Jedź bezpiecznie. Fajnie, elegancko, wszystko fajnie. Słuchajcie, możecie się dziwić, bo ja w ogóle stoję bez naczepy. Otóż niedaleko stąd byłem na załadunku. Zostawiłem naczepę, żeby sobie załadowali na spokojnie. W tym czasie pojechałem sobie zatankować, właśnie wracałem z płatności, którą musiałem uiścić. Otóż słuchajcie, słowem wstępu jeszcze. Jeżeli dzisiaj mi się zdarzą jakieś pomyłki, przejęzyczenia, coś źle powiem, musicie mi wybaczyć. Jestem dzisiaj po prawdzie. Przepraszam, że tak kamerą, ale myszkę sobie musiałem ustawić. Z tyrany dzisiaj jestem jak koń po westernie, jak to się mówi. Miałem dzisiaj bardzo intensywny dzień. Powiem wam szczerze, miałem wam wczoraj nagrać film. Dzisiaj mamy środę, tak jakby ktoś pytał. Myślę, że planowo ten odcinek pojawi się jutro, czyli w czwartek. Miałem ten film nagrać we wtorek. Ale mówię, dopóki nie skończę jednej rzeczy, o której będę dzisiaj opowiadał, mówię, to wolę nie nagrywać. No i to mnie trochę zgubiło, bo dzisiaj nieźle mi dali w kość po prostu. Ale najważniejsze, że już mam sprawę ogarniętą. Co i jak, to ja wam zaraz opowiem. Na Proszę was rundzie zjedź drugim zjazdem. Za dźwięki z Messengera. Zjedź z ronda. Może po kolei, co słuchajcie, tak do tematu, o którym tutaj delikatnie już wspominam, wrócimy. To jest myślę taki punkt, delikatnie można powiedzieć, kulminacyjny, o którym chciałbym wam opowiedzieć. Tak więc, no co, no o Mercedesie, czy ja coś mogę jeszcze więcej powiedzieć? 480 koni. Przebieg na chwilę obecną, za chwilkę będziemy mieli 400 tysięcy. Jednym samochodem też trochę pojeździłem, bo pracowałem nim przy budowie magazynu, o którym zaraz opowiem. Tak więc troszeczkę kilometrów już za nami. Skręć w lewo. Kilometrów wygodnych, bez awaryjnych, muszę przyznać. Jestem z tego auta bardzo zadowolony. I to, myślę, przede wszystkim najważniejsze. Spalanie, no teraz akurat miałem trasę przez Francję, sporo tych bramek, ładunek też tam swoje ważył. Średnie spalanie przez te 12,5 tysiąca kilometrów w tej rozpisce mamy 28,8. Czy mało, czy dużo? Uważam, że tak pośrednio. Jedź prosto.
Są samochody, które palą mniej, ale są też takie, które palą więcej, więc wiecie. Myślę, że optymalnie. Ale właśnie, temat magazynu. Magazyn, słuchajcie, który zbudowaliśmy tak dawno, żeśmy się nie widzieli, że nawet wy o tym magazynie nie wiecie, jeżeli czerpiecie informacje tylko i wyłącznie z moich filmów. Otóż plany na taką inwestycję mieliśmy już od dawna, teraz się udało ją spełnić. Otóż, słuchajcie, stwierdziliśmy, że mamy magazyn zaraz przy naszej bazie w Człopie, że fajnie by było jeszcze mieć za granicą jakiś magazyn. A szczerze, firma się rozwija, dobrze prosperuje, więc po prostu wzięliśmy się również za magazyn za granicą. Słuchajcie, podepnę sobie naczepkę, dokumenty tutaj załatwię z właścicielem przybytku, którego tam zresztą widzicie z prawej strony, i będziemy za chwilę wracać do tematów i sobie pogadamy, omówimy wszystkie rzeczy, które z wami chciałem omówić. Tak więc widzimy się za chwilę. Do dzieła. Tak więc widzimy się z powrotem. Sprawy tutaj mamy załatwione, naczepa podpięta. Wszystko fajnie załadowane, dokumenty zrobione, można jechać. Słuchajcie, jedziemy ogólnie do Austrii. Oczywiście my sobie tej całej trasy nie dojedziemy, bo byśmy musieli tu siedzieć Bóg wie ile. Więc dzisiaj w zasadzie film potrwa tylko tyle, żebym opowiedział wam co i jak. Mam nadzieję, że opowiem wam to zrozumiale. Skręć w lewo. I tak, żeby każdy wiedział, o co mi chodzi. Tak jak mówię, jeżeli się pojawią jakieś przejęzyczenia, jakieś moje dziwne słowa, naprawdę wybaczcie mi. Dzisiejszy dzień naprawdę dał mi w końcu. Zresztą mamy godzinę na chwilę obecną 19, jak pijesz swoją pierwszą kawę. I dopiero jadłem dzisiaj mój drugi posiłek, że tak powiem. Się łyknąłem tej kawy. Zjedź drugim wracając do magazynu. Powiem szczerze, nie miałem konkretnego zjedź kraju, że w tym kraju koniecznie chcę mieć magazyn. Powiem wam szczerze, że takim, myślę, rozsądnym rozwiązaniem byłyby Niemcy, ze względu po prostu na ogromne szlaki komunikacyjne, ale stwierdziłem, że to jest za blisko po prostu naszego obecnego magazynu, czyli tego pod bazą. Bardzo mi się marzyła Hiszpania. Aczkolwiek znalazła się fajna oferta we Francji, dokładnie w miejscowości, która się nazywa Brion-sur-Ors. To jest malutka mieścinka w okolicach takich miast jak Bourges między innymi, w okolicach Lyonu, Metz. No dzisiaj niestety sobie tam nie zajedziemy, chociaż mam nadzieję, że któregoś razu wspólnie odwiedzimy ten magazyn. Otóż sprawa wyglądała na tyle ciekawie, że pewna hiszpańska firma sobie tam chciała otworzyć magazyn. Lecz niestety, no, między innymi podejrzewam przez COVID-a i przez całą sytuację na świecie, zaniechali tego projektu. Projektu, który był w zasadzie już w lwiej części skończony. Tam w zasadzie teren był przygotowany, tam już magazyn był postawiony w stanie, no, takim, można by powiedzieć, surowym. I w takim stanie my sobie cały ten teren odkupiliśmy. Mieliśmy do tego plan, który został zaakceptowany przez władzę. Tak więc jakichś tam zmian wiele wprowadzić żeśmy nie mogli. Ale co nie zmienia faktu, ten magazyn jest zrobiony bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Kilka tam rzeczy swoich po prostu dodaliśmy. I mamy teraz magazyn również za granicą we Francji. Tak mniej więcej one, magazyn we Francji, a magazyn w... jak to się mówi? W Europie. Mniej więcej odległość od niego to jest 1400 km. Niecałe, z tego co wiem. Zjedź drugim zjazdem.
Więc myślę, że akurat... Magazyn, powiem wam szczerze, wielkościowo jest nawet większy niż ten w Człopie. Więc tam mówię, bardzo z niego zadowolony, bardzo fajnie. Nam się to udało, przede wszystkim znowu chłopaki się wpisali na medal. No i ja wspólnie z nimi woziliśmy towary, po prostu żeśmy zapewniali tam firmie, która nam ten magazyn stawiała, wszystkie potrzebne materiały. Przez co magazyn został skończony w bardzo krótkim czasie, więc fajnie można było już z niego korzystać. On jest, tak jak mówię, w pełni użyteczny, więc jeżeli jeździcie, zjedź drugim zjazdem. Być może kiedyś do naszego magazynu francuskiego również zajedziecie. Jeżeli tak, oczywiście zapraszam, tak jak to u nas jest w zwyczaju, zadbaliśmy o również potrzeby kierowców, którzy będą czekali na ewentualne ładunki czy rozładunki. Na naszym magazynie macie dostępną oczywiście toaletę z prysznicami. Jest budka z jedzeniem, tam co prawda jeszcze to w pełni nie działa. Mamy już tutaj wstępnie podpisaną umowę z pewną mieszkanką tego miasta, która będzie sobie tam przychodziła, pracowała, będzie miała również swój mały stragan. Nie wiem, czy to się będzie opłacało, no zobaczymy. Była pani chętna, my chcieliśmy też coś takiego wprowadzić, więc i coś takiego się na tym naszym magazynie już w niedługim czasie pojawi. Do tego oczywiście są miejsca parkingowe, tak więc nawet jeżeli przyjdzie kiedyś komuś czekać troszeczkę dłużej na dany towar, no to myślę, że wszystko, co jest mu w pełni potrzebne, ma zapewnione u nas. Mgła się nam zrobiła, podejrzewam, że za chwilkę może zacząć padać deszcz. Powiem wam szczerze, ostatnimi czasy w naszej firmie zrobiło się jedno wolne miejsce. Zrezygnował jeden kierowca, chociaż przyznam szczerze, nie wiem, co tu teraz zrobić, bo chyba póki co się wstrzymam z rekrutacją. Średnie jest z czasem, powiem wam szczerze, średnie jest też z chęciami, żeby prowadzić nową rekrutację. Wiecie, ja nie chcę robić czegoś po łebkach, nie chcę robić czegoś byle jak. Tak więc po prostu nie chciałbym, żeby ktoś poświęcił swój czas na pisanie podań, później na rozmowy kwalifikacyjne, żeby później sobie stwierdził, że no raczej mnie nie potraktowali poważnie. Więc póki co się wstrzymuję, w sumie w planach mam sprzedaż firmowego Mercedesa MP4, którego planowałem tak czy siak już sprzedać, bo jest najstarszy, ma największy przebieg. A że aktualnie stoi wolny, no to chyba przyjdzie na niego czas. No ale jeszcze zobaczymy, tak jak mówię. Być może coś mi olśni, coś mi jednak zagra innego w głowie, żeby jeszcze ten zestaw chociaż troszkę przetłuc, jak to się mówi. I żeby kogoś na ten zestaw zatrudnić. Oczywiście, jeżeli taka decyzja padnie, oczywiście poinformuję was na fanpage'ach firmowym, prywatnym. Jak oczywiście będę nagrywał film, to również tutaj. Dzisiaj tej kawy chyba będę popijał troszeczkę więcej, ale tak jak mówię, że organizm się na tyle przyzwyczaił, że jak się kawy nie napije, to mnie boli łeb. To niestety też miało miejsce. Tak więc mam nadzieję, że wybaczycie mi raz co raz jakieś tam przerwy chwilowe w moich wywodach. Bo zaraz będziemy mieli bramki. Tak jest, to już nie wyprzedzam tej wywrotki przed nami. Otóż słuchajcie, kolejną nowością w moim życiu, między innymi tutaj w mojej, ten jest nowy internet. Powiem wam szczerze, w końcu zmieniłem internet. Powiem wam szczerze, jakbym mógł się cofnąć w czas o te pół roku i powiedzieć sobie, żebym za cholerę nie zakładał tego internetu, który miałem, to bym to zrobił. Powiem wam szczerze, tak beznadziejnego internetu nie miałem nigdy, a naprawdę jestem już no, z tego pokolenia, że no, internet mi bardzo długo towarzyszył. Może nie tyle, że tak powiem, nie zawsze, no bo to wiadomo, że jakbym młodszy, to tam nie miałem.
internet w telefonie miałem dosyć późno, no ale gdzieś tam na... Na komputerach się oczywiście ten internet miał i powiem wam, że przez ten cały okres nie kojarzę, że miał tak beznadziejny internet, jak miałem ostatnimi czasy. Powiem szczerze, ja z serwisantem z tej firmy wypisałem tyle wiadomości, że jak to się śmiałem, ja ze swoją własną dziewczyną SMS-ów tyle nie pisałem. Co do tego serwisanta, więc możecie sobie tylko wyobrazić. Ten internet był tak niestabilny, był tak beznadziejny, że po prostu trzy światy. I też mój błąd, bo zamiast po prostu podzwonić, pojeździć, popytać wszystkich dostawców internetu, w momencie, kiedy u kilku usłyszałem, że niestety w mojej lokalizacji albo internet mobilny, albo radiowy, no to stwierdziłem, że wolę już radiowy, żeby nie mieć limitu. No i popełniłem ogromny błąd, bo okazało się, że tutaj w mojej lokacji przynajmniej jeden dostawca, który normalnie internet kablowy jest w stanie mi tutaj doprowadzić, istnieje. Na szczęście trafiłem do tej firmy, podłączyli mi tutaj internet i powiem wam szczerze, nie była ziemia, ja się śmieję, jakbym jakiś wyrok odsiedział. W końcu mam normalny internet, w końcu mogę pograć sobie, nie wiem, na przykład lubię bardzo grać w Battlefielda przez internet, w końcu sobie mogę pograć w Battlefielda i nie to, że a spróbuję, może dzisiaj akurat internet będzie dobry, tylko siadam i gram. Dochodzimy do sytuacji, w której znowu zaczęliśmy grać na multiplayerze, tutaj z chłopakami z firmy. I doszliśmy do sytuacji, w której ja mogę postawić normalnie serwer i wszyscy grają i jest fajnie. Gdzie na poprzednim internecie, no tak jak mówię, a może dzisiaj akurat będzie dobrze. Ile razy jakichś dziwnych błędów śmiesznych z powodu moich lagów mieliśmy, no to nie zliczę. Któregoś razu, zjeżdżając na parking, przez laga wyrzuciło mnie w górę i wylądowałem gdzieś w polu, zresztą gdzieś to zdjęcie dalej tam u nas na firmowej grupie krąży, więc takie żeśmy rzeczy przez to dziadostwo doświadczali. Ale w związku z tym, że mam nowy internet, który muszę przyznać spisuje się rewelacyjnie póki co, ja też powiem wam szczerze, ja nie jestem jakiś bardzo wymagający. Dla mnie internet ma działać tylko na tej zasadzie, żeby on był stabilny, i żeby faktycznie, wiecie, w XXI wieku, żebym nie musiał pobierać 1 gigabajta przez północy, tylko żebym, wiecie, chwila moment go miał. Ja oczywiście nie liczyłem na światłowód, bo tutaj niestety centrum żar światłowodów jeszcze nie ma. Jest jedna firma tutaj lokalna, która te światłowody sobie podprowadza, no ale niestety jeszcze nie w mojej lokalizacji. Jak ten internet wygląda póki co? Powiem wam tak, prędkość downloadu to jest między 40 a 45 mega, zdarzało się 47. Teraz wiecie, teraz wszystkie duperela w mieszkaniu są podłączone pod to Wi-Fi, więc on tak ma standardowo około 44. Upload to jest granice 5-6. Pingi, jakie mi pokazuje, 20 do 50, powiem wam szczerze, więc naprawdę super. W związku z tym, że ten internet tak nam tu fajnie działa, myślałem, żeby może zrobić w końcu jakiegoś streama, spróbować odpalić, powiem wam szczerze. Ja planowałem, jak już tamten internet zakładałem, ale na tamtym internecie to musiałbym chyba streamować z telefonu. Więc tutaj jest taki plan, nawet planuję, żeby może na weekend odpalić jakiegoś jednego próbnego streama, który pewnie będzie, wiecie, no marny, no bo nigdy streama nie robiłem, ja nawet jeszcze się za to nie zabrałem, bo mówię, nie miałem kiedy. Ale jakieś takie plany mamy, więc jeżeli oczywiście macie chęć, możecie mi napisać, czy w ogóle jesteście chętni na coś takiego, czy będziecie oglądać. Powiem wam szczerze, widzę, że mój znajomy, którego kanał polecam, czyli Grzelu, również streamuje. Ja powiem wam szczerze, u niego mam takie zaległości w filmach, no ale to po prostu wynika z tego, że czasem różnie, więc będę chciał sobie to wszystko ponadrabiać. I właśnie Damian sobie te streamy robi, widzę, że coraz częściej. Absolutnie nie chcę mu robić konkurencji, bo zresztą nie będę miał na pewno tyle czasu, ale raz na jakiś czas może jakieś streamy odpalić, może wspólnie pojeździć z chłopakami na multiku, żebyście troszeczkę też zobaczyli po prostu, jak u nas w firmie to wszystko wygląda.
jak się bawimy, to myślę, że to by był dobry pomysł. Więc tak jak mówię, są plany. Oficjalnie tego nie zapowiadam, bo tak jak mówię, nie wiem co i jak. Ale mam plany, żeby na weekend spróbować odpalić po prostu jakiegoś próbnego streama. I jeżeli się uda, jeżeli będę wiedział to i jak, jeżeli mi się taka konwencja spodoba, jeżeli wam się spodoba, to myślę, że będzie można popróbować. Tak więc z nowym internetem by było tyle. Ja wybaczcie, mam tyle wam rzeczy do przekazania, że ja sobie pozapisywałem. A niestety przez to, że router mam teraz przy komputerze, w złodziejce, w sensie w tym rozgałęźniku, nie mam już miejsca i musiałem zrezygnować z lampki, więc sobie trochę tutaj doświetlam monitorem. Kolejną, najważniejszą kwestią, praktycznie najważniejszą kwestią tutaj dla was, chyba jedną z najważniejszych w moim życiu, przynajmniej tym dorosłym, jest to, że z dniem 31 stycznia zamknąłem działalność gospodarczą. Tak jak ci, co tam mnie dłużej oglądają, wiedzą, ja miałem przez 4 lata własną działalność gospodarczą. Sprzedawałem samochody z Niemiec, wprowadzałem samochody z Niemiec i je sprzedawałem tutaj. I z dniem, z końcem stycznia tą działalność zamknąłem. Otóż słuchajcie, ja nie chcę tutaj poruszać tematów politycznych, no ale niestety to właśnie przez politykę tego, tych bandytów, którzy siedzą, bądźmy szczerzy, na górze, między innymi w głównej mierze przez nich musiałem tą firmę zakończyć. Powiem wam szczerze, z czasem prowadzenia tej firmy, mimo że było bardzo ciężko, ja bardzo polubiłem to, co robię. W sensie dawało mi to satysfakcję. Możecie się śmiać tutaj, bo wiem, jak się postrzega handlarzy samochodami, że sprzedawał jakieś śruty, to się cieszył, że sprzedał. No to się wiecie, no ja żadnych śrutów z ręką na sercu mogę przyznać, że nie sprzedawałem. Ale mniejsza z tym, no po prostu muszę przyznać, że lubiłem to, co robiłem. Ale niestety, no wiecie, samą satysfakcją człowiek nie wyżyje. Biznes się prowadzi po to, żeby zarabiać. No nie jest to odkrywcze, prawda? No niestety, powiem wam szczerze, że z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej, coraz mniej mi się to podobało, po prostu gorzej się wszystko działo. I czekajcie, muszę zjechać, tu tym Volvo jedzie. No ale finalnie wyszło tak, że akurat przyszedł nowy rok, z nowym rokiem przyszedł ten Polski Ład, czyli największe kurwa dziadostwo, i mówię to z pełnym przekonaniem, że naprawdę nie cierpię tego rządu, który jest teraz. Nienawidzę tych wszystkich skurwysynów, ale to, co z Polskim Ładem zrobili, to, do czego doprowadzili między innymi tym Polskim Ładem w tym kraju, to jest naprawdę, to jest po prostu karygodne. I jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, jeżeli ktoś uważa, że ten po prostu rząd robi świetną robotę i tak dalej, no to przykro mi, nie będziemy dyskutować, bo jest pewne powiedzenie, którego tutaj nie przytoczę, bo nie mam zamiaru też tutaj kogoś rugać ze względu na swoje wyznania polityczne. Ale myślę, że każdy, kto prowadzi swoją działalność, kto żyje w tym kraju sam z siebie, kto pracuje, kto płaci podatki i kto ma jakiś pomyślunek, jak działa ekonomia, chociaż w małym stopniu, bo tu nie oczekuję niczego dużego, wie, do czego ten pieprzone łachudry doprowadziły. No i wracając do tematu. Przyszedł ten Polski Ład. Mi akurat wraz ze styczniem doszła jeszcze zmiana płatności ZUS-u, bo otóż ja byłem jeszcze na niskim ZUS-ie, czyli płaciłem połowę. No i wszedł ten normalny ZUS. Ja wam powiem szczerze, stwierdziłem wtedy, że jest po prostu dość. Stwierdziłem, że jestem w komfortowej o tyle sytuacji, że ostatnie samochody, jakie sprowadziłem, były w grudniu sprowadzone. Więc ja w tym roku nic nie sprowadziłem. Fakt, że miałem je jeszcze na stanie, ale stwierdziłem po prostu po rozmowie z ojcem, że ja te 2 samochody sprzedaję w styczniu. Trzymaj się lewej strony. I nic więcej już na siebie nie ściągam, żeby kolejnych opłat sobie nie generować. I tą firmę zamykam. Na szczęście udało mi się oba te samochody sprzedać. Na jednego już miałem klienta umówionego wcześniej. W zasadzie
Był to pan z Ukrainy, więc zaraz po świętach u prawosławnych przyjechał i zabrał ten samochód na Ukrainę. Drugi samochód również mi się udało sprzedać. Powiem wam tak. W samochodach nie było tak kiepsko nigdy. Ja przynajmniej nie kojarzę. Jest teraz strasznie kiepsko, jeżeli chodzi o handel samochodami. A to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie ma czego kupić. Nie ma czego kupić, dlatego że nie ma co kupić. W sensie, wy jako klienci, powiedzmy, że planujecie sobie, chcę sobie kupić jakiś samochód. Ja jako handlarz niestety nie mam za bardzo co wam zaoferować, bo nie mam co kupić. A to dlatego, że niestety jest problem z nowymi samochodami. A w momencie, kiedy Niemiec taki, w moim przypadku, no bo ja mówię, ja samochody sprowadzam z Niemiec. Jeżeli Niemiec nie jest sobie w stanie kupić nowego samochodu, no to nie chce sprzedać swojego starego, no bo on zostanie bez samochodu, tak? Więc no ciężko było coś kupić. W momencie, kiedy już coś kupiłem i to wystawiłem, niestety przychodzi kolejna rzecz. Ludzie w Polsce nie chcą teraz kupować samochodów, bo nie mają pieniędzy, bo się boją sytuacji. Jest naprawdę bardzo mało klientów na samochody. Zależy też jakie. Tutaj po rozmowie z kolegami z branży, że tak powiem, wychodzi na to, że samochody bardzo tanie, czyli te do 5000 się sprzedają dosyć dobrze, bo tak, wiecie, no bądźmy szczerze, to wiadomo, każdy ma tą wartość, czy to jest dużo, czy to jest mało, zależną od swojego poziomu życia, czy od swoich przekonań. No ale tak, patrząc po prostu na te wszystkie samochody, uznajmy, że te 5000 to nie jest, w kwestii samochodu, to nie jest dużo. Takie samochody podobno się nawet sprzedają i tu fakt, że wystawił mój ojciec na weekend samochód, który dostaliśmy w rozliczeniu, no który on dostał. No mówię my, bo tutaj czasami jeszcze teraz jeżdżę mu coś tam, pomogę przy nim. Więc tam samochód, który no był wystawiony za 6,5 tysiąca, się sprzedał szybko. No to tam fakt, że troszeczkę przebija tą naszą wartość, no ale mimo wszystko nie są to dalej jakieś tam ogromne sumy, jeżeli chodzi o samochód. Tak więc sprawa ma się w ten sposób, wiecie. Mnie śmieszy, bo już od paru osób słyszałem, że skoro ja mam teraz ciężej, ciężko się zarabia, to żebym podniósł ceny, bo wszyscy podnoszą ceny, bo jest inflacja, bo ten zasrany Polski Ład jest, żebym ja również podniósł ceny. Tylko wiecie, no to jest też taki argument troszeczkę, który do mnie nie przemawia, bo słuchajcie, samochód do życia nie jest potrzebny. W sensie w momencie, kiedy macie, powiedzmy, samochód teraz, uznajmy, że macie ten samochód za 5000. I stwierdzacie, że chcecie kupić lepszy samochód, który jeszcze powiedzmy 2 lata temu średnio taki samochód kosztował 10 tysięcy. W tym momencie według tego, co mówią te osoby, no ja powinienem ten samochód zrobić powiedzmy po 12 tysięcy. I w momencie, kiedy widzicie, że ten sam samochód kosztuje 2 tysiące więcej, mimo że on jest 2 lata starszy, no to stwierdzacie, że no nie dacie tyle za taki samochód. I zresztą ten wasz jeszcze jeździ, więc wstrzymacie się z wymianą. I takich jak wy jest multum. I ja się, powiem wam szczerze, nie dziwię, no bo mówię, żyjemy w kiepskich czasach, więc kiepsko jest wydawać pieniądze takie. Więc niestety to, że ja tą cenę podwyższę, no to nie znaczy, że ja na tym samochodzie zarobię, bo ja swoją firmę, to ja nie miałem ogromnego komisu. Ja miałem autohandel, ja miałem maksymalnie po 2-3 samochody jednorazowo na sprzedaż. Więc ja sobie nie mogłem pozwolić, żeby ja te samochody trzymał. Jeżeli bym miał ogromny plac, dysponował ogromnym budżetem, wtedy, jeżeli ten samochód stoi pół roku, dla mnie to nie jest problem. Tu w momencie, kiedy auto stoi już drugi miesiąc, to się zaczyna dla mnie problem, no bo niestety mam zamrożone pieniądze, które nie chcą się zwrócić. Więc po prostu tak to wygląda. No tutaj troszeczkę wam się wyżaliłem z całej tej sytuacji, ale tak jak mówię, no po prostu to, co ci ludzie zrobili z tym krajem, to się to woła pomsty do nieba. Dla porównania. Sprzedałem ostatni mój samochód w firmie. To był Ford Fiesta z 2005 roku. Samochód, który sprzedałem za 8200 zł. Sprzedałem go już, po prostu chciałem go sprzedać jak najszybciej, ze względu na to, żeby nie został mi na stanie po zakończeniu działalności gospodarczej. Samochód sprzedałem i po rozliczeniu się z ojcem
No to wiecie, no ojciec mi tam za darmo go naprawił, coś tam jak trzeba było zrobić. Wiecie, tam postawił mi ogłoszenia, porobił mi zdjęcie. No my się tak w taki sposób żeśmy rozliczali. No to w momencie, kiedy przeliczyłem, zarobiłem na tym samochodzie 870 zł. W sensie, no wiadomo, no, zwróciłem sobie to, co włożyłem w samochód, plus 870 zł. Dla porównania. W miesiącu styczniu za ZUS, podatek oraz płacę dla księgowej musiałem zapłacić prawie 2600 zł. Więc no tutaj możecie sobie troszeczkę... Możecie zobaczyć, jak ta sprawa wygląda. Tak więc no niestety stwierdziłem, że już po prostu dość tego. Zakończymy, że to już jest ewidentny koniec i po prostu więcej tego znosić nie będę. Powiem wam szczerze tak, zamykanie działalności gospodarczej w tym kraju również nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Na szczęście to mi bardzo pomogła moja księgowa. Najśmieszniejsza sytuacja jest z kasą fiskalną. Otóż musiałem mieć kasę fiskalną, zresztą tak jak chyba każdy przedsiębiorca w Polsce musi mieć. Słuchajcie, ja za tą kasę fiskalną płaciłem chyba z 1400 zł w momencie, kiedy brałem, w sensie kiedy otwierałem działalność gospodarczą. I powiem wam szczerze, zastanawiałem się, co z tą kasą będzie. Poszedłem do punktu, w którym tą kasę brałem, bo znam tam zarówno właściciela, jak i pracownicę. Zresztą bardzo fajni ludzie, więc stwierdziłem, że do nich pójdę. I zastanawiałem się, co z tą kasą. No więc pani, która tam pracuje, opisała mi sytuację, że sprawa ma się tak, że oni dostają, wypełniają wszystkie wnioski za mnie, szczytują wszystkie dane z tej kasy w momencie od rozpoczęcia działalności do jej końca. Ja tutaj mamy początek płatnego dopiero. I ja przychodzę, podpisuję te protokoły i pani w moim imieniu, albo ja sam, idziemy do skarbówki, zgłaszamy sytuację. Mówię, w porządku. A co się stanie z moją kasą? Otóż powiem wam szczerze, ja myślałem, że są dwie opcje z tego. W sensie, to nie tak, że tak jest, tylko ja myślałem, że tak jest. Że albo oni mi tą kasę po prostu, wiecie, wywalą, żeby ona... Znaczy wywalą, w sensie wszystkie jakieś te fiskalizacje, że tak powiem, usuną. W sensie, że kasa będzie sobie dalej działała, ale ona będzie wypuszczała paragony, które nie będą fiskalne. Tylko, że no wiecie, no o kiego żyła mi taka kasa? Mówię, nie wiem, to chyba bym musiał zostawić ją w szafie, żeby może dziecko moje się kiedyś bawiło. Albo myślałem, że po prostu. Nawet nie stwierdziłem, że jeżeli tak jest, to nie będę chciał pieniędzy. Mówię, może oni po prostu pozmieniają tam dane w środku, zaprogramują ją od nowa i ktoś sobie będzie mógł jej znowu używać, no bo czemu nie? Ta kasa była ledwo używana, ja... Wiecie, powiedzmy, przyjmijmy za średnią, że sprzedawałem jeden samochód w miesiącu. No to przez te 4 lata, wiecie, po 2 paragony w miesiącu były drukowane, bo sprzedaż i raport miesięczny. Więc ona jest była ledwo używana. Otóż nie, słuchajcie, z kasą fiskalną, nie wiem, czy to jest wszędzie, czy to jest tylko tak u nas, no mniejsza z tym, to już nie mówię, bo to jest... Są takie przepisy, to są takie przepisy. Otóż kasa fiskalna w momencie, kiedy kończycie działalność, jest, można powiedzieć, niszczona. Plastiki idą do śmietnika, a bebechy wszystkie wracają do producenta kasy fiskalnej, który je chyba przetwarza na nowo, więc tak w zasadzie wydałem 1400 zł z tego, co pamiętam na nią. Teraz za wszystkie te usługi, które robi mi ta firma, muszę zapłacić kolejne 390 zł. I finalnie no wasza kasa przepada, no z waszej kasy nic nie zostaje, nie? Więc sprawa wygląda tak. No ale dobra, no słuchajcie, tak jak wam mówię, was to zapewne nie interesuje, w sensie, no nie wiem, jak ktoś lubi słuchać o tym, co ja tam w życiu porabiam, no to może tak, ale wątpię, żeby było naprawdę dużo takich osób. No was przede wszystkim interesuje tutaj, to po co się tutaj żeśmy zebrali, czyli ciężarówki przede wszystkim. Otóż słuchajcie, w związku z tym, że zamknąłem działalność gospodarczą, stwierdziłem, że powrócę do swoich starszych planów, do swoich planów sprzed 4 lat, o których również opowiadałem, czyli prawo jazdy na ciężarówki. Otóż wziąłem sobie dofinansowanie, złożyłem wnioski na dofinansowanie z urzędu pracy.
Jeżeli dobrze pamiętacie, to 4 lata temu było tyle problem, że nie miałem jeszcze 21 lat. No i niestety nie chcieli mi kwalifikacji wstępnej opłacić, w sensie tutaj też dofinansowanie jakieś dorzucić, więc po prostu zrezygnowałem. Tutaj wychodzę z założenia, że nawet jeżeli nie będą mi chcieli tutaj pomóc kwalifikacji zrobić, tej, żeby mieć kod 95, to już sobie sam to opłacę. Nie ma z tym problemu, ale i tak będę próbował coś może dorwać. No w każdym razie już mogę oficjalnie to powiedzieć, bo to już się dzieje. Wracamy do planów prawa jazdy C plus E. I tutaj też wracamy do tematu, dlaczego jestem dzisiaj taki zmęczony. Otóż słuchajcie, wczoraj poszedłem na badania. No niestety powiem, że to też trochę mojej winy, muszę przyznać, bo raczej było do przewidzenia. Otóż nie wiedziałem, że będzie mierzona glukoza w mojej krwi. Ja poszedłem, jadanie se zjadłem, poszedłem na otwarcie przychodni. Pani mi bierze cukier, a pani się pyta, pan coś jadł? Mówi, no tak, no jadłem, nie? No bo dziwnie za wysoki ma pan cukier. No według tego, co czytałem, taka norma dla zdrowego człowieka, który nie ma cukrzycy, czy tam problemów z cukrem, to jest między 70 a 99. Nie pamiętam, jaka tam jest jednostka, więc nie będę nic tutaj zmyślał. No mi pokazało 151. Ja tak patrzę na zegarek, mówię, nawet godzina nie minęła od śniadania, więc... No i pani powiedziała, że no musimy powtórzyć to jutro, w sensie dzisiaj. No i to się niestety skończyła, moja wizyta w tej przychodni. Dostałem tylko skierowanie na psychotesty. Więc wczoraj byłem na psychotestach. Powiem wam szczerze, dosyć ciekawe przeżycie, jeżeli ktoś pierwszy raz idzie. Otóż, jeżeli ktoś z was nigdy nie był na psychotestach, to pokrótce postaram się opowiedzieć. Otóż psychotesty są podzielone na kilka etapów. W pierwszym... Zdjęcie zrobiłem znowu początku wodnego, ale zagadałem się z wami, mniejsza z tym. W pierwszych etapach tych testów mamy kilka kwestionariuszy. Kwestionariusz na zasadzie, żeby się podpisać i wypełnić. Między innymi masz jakieś pytanie i musisz odpowiedzieć na nie tak lub nie. Te pytania są bardzo różne, bo pytania zdarzały się po kroju. Czy uważasz się za samotnika? Albo czy na przykład umiesz rozkręcić imprezę? Takie to też było pytanie. Albo pytanie po kroju, czy kiedykolwiek w życiu zwątpiłeś w swoją orientację seksualną? Coś w ten deseń. To nie było dokładnie. Tego typu pytania były. Później mieliśmy kwestionariusz również z odpowiedziami tak lub nie, tylko z takimi, które no jakby określają twój charakter. I na przykład czy uważasz się za nerwowego, takie rzeczy. Kolejny był kwestionariusz, w którym trzeba było zaznaczyć od 1 do 5 w skali, czy dane stwierdzenie do ciebie pasuje, gdzie 1 to mamy zdecydowanie nie, a 5 to jest zdecydowanie tak. Później przyszedł czas na zadanie na czas. Otóż słuchajcie, na kartce A4 dostaliśmy masę cyfr, cała kartka w cyfrach. I to drobną czcionką napisane i wasze zadanie polega na tym. Pani odpala stoper na 3 minuty. W ciągu 3 minut masz skreślić jak najwięcej szóstek i dziewiątek. Pani nam powiedziała, że to trzeba zajwaniać jak karabin maszynowy, tutaj ją cytując. I faktycznie tak próbowałem. Powiem wam szczerze, robiłem wszystko, co z mojej mocy, dotarłem kawałek za połowę tej kartki. Tak więc naprawdę... Niby się wydaje proste, ale powiem wam szczerze, jak się śpieszycie, to już wiecie, szóstka wam się trochę z ósemką czasem pomyli, tutaj trójka trochę podobnie wygląda i wiecie, i tak trzeba też to ogarnąć. W momencie, w którym skończyliśmy to, przyszedł moment na coś takiego, co się nazywa test Ravena. Otóż test Ravena jest chyba najbardziej znanym elementem psychotestów, tak mi się przynajmniej wydaje. Test Ravena polega na tym, że macie obrazek, którego wycięty jest kawałek i wy pod spodem macie propozycję, który kawałek w dane miejsce pasuje. Powiem wam szczerze, wydaje się proste i faktycznie te początkowe te wydają się bardzo proste. To jest kwestia
rzucenia okiem jakieś takie, wiecie, przemyślenia tego. Chociaż pod koniec są już na tyle trudne, wiecie, moglibyście to zaznaczyć byle jak, co też chyba uczyniał Ukrainiec, który był ze mną na tych psychotestach między innymi, bo dziwnym trafem dostał... Ja dostałem test Ravena najszybciej, bo najszybciej po prostu poprzednie kwestionariusze zrobiłem. Więc ja dostałem ten test Ravena chyba z 15 minut wcześniej, a Ukrainiec skończył przede mną, więc to wam może troszeczkę zarysować sytuację. No ale mniejsza z tym, zostawmy go. Tak więc test Ravena, mimo że wydaje się prosty, później jest dosyć skomplikowany. Nad ostatnim pytaniem myślałem chyba z 10 minut. Jeżeli to skończycie, kolejnym punktem jest... Otóż słuchajcie, przejście pierwszy raz do takiego testu typowo na koordynację ruchową. Otóż słuchajcie, siadacie na takim stelażu, na którym mamy fotel i dwa pedały. W każdym razie, no w moim przypadku miałem obsługiwać tylko prawy pedał. I do ręki dostajemy guzik. Sprawa ma się tak, że na ścianie przed nami jest taka jakby sygnalizacja świetlna, gdzie mamy kolor czerwony, żółty, zielony i głośniczek pod spodem. I sprawa ma się tak, w momencie kiedy się wyświetla czerwony lub żółty, waszym zadaniem jest szybko kliknąć nogą na pedał. W momencie kiedy pojawi się zielony lub jakiś dźwięk, wtedy ręką. Również się wydaje w sumie dosyć proste, ale powiem wam szczerze, to mi akurat poszło bez problemów. Pani sama stwierdziła, że naprawdę bardzo dobrze mi poszło. Tam za dwa razy się może faktycznie gdzieś pomyliłem, gdzie wiecie, z rozpędu była sekwencja, że ciągle nogami, wiecie, zapaliło się zielone, no i też z rozpędu nogą, zamiast wcisnąć guzik. Ale to mi poszło bardzo dobrze. No i kolejny, który jest, również to macie... To troszeczkę wygląda jak plansza do gry w statki. Podejrzewam, że jak nie wszyscy, to większość z was w statki grała. Gdzie mamy od lewej do prawej diody i od góry do dołu te diody. I w momencie, wiecie, to wygląda na tej zasadzie. I wokół tych oczywiście tych diod mamy guziki równolegle ustawione do siebie. I sprawa ma się tak, że się zapala jedno światło z tego pionowego i jedno światło z tego poziomego, z tej poziomej linii diodek. I wy musicie nacisnąć guzik, który jest... który się spotyka. W sensie, o, jak graliście w statki i powiedzmy, tak jakby wam ktoś powiedział, że musicie kliknąć w sensie A5 przykładowo. Czyli bierzecie pierwszą kolumnę z tej poziomej i piątą z pionowej. To myślę, że wam tu trochę nie za bardzo zrozumiale tłumaczę, ale mniej więcej tak to wygląda. No i te lampki też naiwaniają, bo ja mam szczerze dosyć mocno. Za pierwszym razem średnio mi poszło, więc pani powiedziała, że spróbował jeszcze raz. Za drugim razem miałem poprawę. No i w zasadzie po rozmowie z psychologiem całe psychotesty się kończą. Trwało gdzieś to w okolicach 1,5 godziny. W każdym razie oczywiście psychotesty bez problemów zdałem. Dostałem potwierdzenie i mogłem iść do domu. Dzisiaj z samego rana poszedłem z powrotem na testy glukozy, te nieszczęsne. No i wiecie, no kolejka oczywiście tam jest jak cholera, no ale to akurat tylko świadczy o tym, że to jest naprawdę dobra przychodnia. No glukoza dzisiaj w normie, tak jak mówiłem, ta norma z tego co wyczytałem to jest od 70 do 99, ja miałem 97, więc elegancko. Następnie miałem iść na badania. Poszedłem na badania. Najgorzej, że tam do tego lekarza wszyscy się umawiają telefonicznie. Ja się miałem wejść między ludźmi. No ale dobra, w końcu wszedłem. No i doktor mówi, no ale proszę iść, bo ja nie wiem o co chodzi, proszę iść do recepcji po dokumentację. No to ja lecę, a recepcja jest w innym w ogóle budynku kawałek dalej. No poleciałem, dostałem tą dokumentację. Wracam, znowu czekałem w kolejce chyba z pół godziny, jak jest dłużej. Wchodzę, lekarz dzwoni, bo stwierdził, że niestety problem jest taki, że on mnie nie może przebadać, bo nie ma kwalifikacji do badania na prawa jazdy, nie? Skręć w lewo. No więc tutaj już troszeczkę byłem podirytowany, no ale mówię, no dobra, nie? Mówi, niech pan wraca na recepcję, dziewczyny coś tam zaraz spróbują załatwić.
I zaczęły tam te panie z recepcji dzwonić. Niestety się okazało tak. Jeden lekarz, który mógł to załatwić, z którym tam mają dobry kontakt, jest na izolacji. Tu był problem, tam był problem. Finalnie wyszło tak, że wróciłem się z powrotem do tego lekarza, u którego już trzeci raz byłem. Ludzie już, wiecie, kompletnie w dupie mają, bo było bardzo duże opóźnienie. No, w zasadzie byłem tam gdzieś o 11:30, a w kolejce czekał pan, który był umówiony na 10:30, więc wiecie mniej więcej, jak to wyglądało. No i ja w międzyczasie musiałem się gdzieś wcisnąć, nie? No więc wiecie, no stałem w tej kolejce. No ale na szczęście doktor mnie zobaczył, no to mnie wziął pierwszego. Powiem wam szczerze, że myślałem, że mnie, no głównie tam dziadki siedziały, że mnie te dziadki rozszarpią. Ale mniejsza z tym. No przebadał mnie. Mówi, a pan był u okulisty? Mówię, no nie byłem, nie? No mówię, to wy przecież mnie kierujecie dalej, nie? No to pan jeszcze do okulisty będzie musiał lecieć. Ale dobra, pan mnie przebadał. Wszystko w porządku. No to teraz do okulisty. Sprawa jeszcze miała się tak, że on mnie przebada, tylko że te dokumenty moje byłyby do odbioru dopiero o godzinie 15. Mówię, dobra, nie ma problemu, byleby to było ogarnięte. No to idziemy do okulisty. U okulisty w jednym pomieszczeniu obsługiwała mnie pani z recepcji. Więc zrobiliśmy... No te pani mi wydrukowała wyniki, no i trzeba było jeszcze tylko zrobić konsultację z okulistą. I co się okazało? W momencie, kiedy pani recepcjonistka załatwiała ze mną sprawę związaną z badaniem oczu, pani okulistka poszła... Wyszła z tego. Wyszła z przychodni i już miała nie wracać, więc... Ja już taki naprawdę zirytowany. Z jednej strony, wiecie, zirytowany byłem całą sytuacją, no ale nie miałem absolutnie pretensji do tych pań, które siedzą na recepcji, no bo one, przepraszam, nie są temu winne. No ale zadzwoniły pani, okazało się, że ta pani ma jeszcze swój prywatny zakład, w sensie pani okulistka ma prywatny zakład gdzieś tam z 500 metrów przez kilometr dalej, no to mówię, na piechotę tam do niej. To się okazało, fakt, że ja to widzę też po sobie, że z prawym okiem zaczyna mi delikatny problem, w sensie gorzej widzę na prawe oko niż na lewe. I wiecie, no czekam tam, aż mnie pani przyjmie, pani mówi, a pan jakie okulary nosi? Mówię, ja nigdy okularów nie nosiłem. No bo pan ma kiepskawy wzrok, nie? I mówię, matko bosko, jeszcze się zaraz okaże, że do okulisty muszę lecieć i nic nie ogarnę. Wzięła mnie pani na badania, powiedziała, no to może trochę przesadziłam, no mówię, prawe oko ma pan gorsze niż lewe. I jeszcze się pan kwalifikuje na jazdę bez okularów, ale raczej bym tam... żeby sobie pan to zbadał, nie? Więc tyle, dobrze. Wróciłem i na szczęście już miałem cały komplet, więc o 12:30 mogłem wyjść. Zostawiłem te wszystkie dokumenty, one miały tam być do odbioru o 15. Więc wiecie, no ja w zasadzie stałem koło 7, o 8 byłem tam, oczywiście na czczo, więc do godziny 12:30 kompletnie bez żadnego jedzenia, w nerwach zalatany, więc Dzisiaj po prostu dość, jestem styrany straszebnie, no ale na szczęście się udało, na szczęście mam to wszystko za sobą. Jedyne co, to mówię, mega zmęczenie i niestety paskudny krwiak na przedramieniu, wyglądam jakbym ćpunem jakimś był, no ale niestety no, tak się czasami przy płuciach zdarza. Poza tym mówię, no jutro idę powrotem do urzędu pracy i formalności załatwiam, jeszcze miałem sobie zdjęcie zrobić, więc dzisiaj sobie zdjęcie jeszcze wyrobiłem do prawa jazdy tak z marszu, więc byłem wam szczerze nieprzygotowany, na szczęście ogolony, chociaż ostrzec by mi się też przydało, no ale ja nie wiem, czy wy też tak macie, ja mam kompletnie w dziesiach, będę wyglądał na jakichś dokumentach, szczerze, no widać, że ja to ja, no, czy ja mam długie włosy, czy nie, no to też inna kwestia, więc no niespecjalnie się przejąłem, że o, kuźwa, patrzcie, jasny gwint. Ale kretyn. Jaki głupy, kurwy syn. Już myślałem, że się zaraz obetrą i będzie problem, ale na szczęście nie. Tak więc no w zasadzie póki co to jest tyle z moich przygód w związku z
prawem jazdy. Powiem wam tak. Mówię wam też o tym. Oj, teraz ja trochę przesadziłem. Mówię wam też o tym z tego względu, tutaj też jest kwestia troszeczkę moja prywatna, o której nie chcę mówić, ale mniejsza z tym. Dostałem w ogóle propozycję pracy na ciężarówkach po ukończeniu kursu. Od człowieka, który nie podpisywał, bo w momencie, kiedy chcecie z urzędu pracy dostać dofinansowanie, musicie jeszcze znaleźć kogoś, kto wam podpisze, że on by wam, że on byłby chętny was zatrudnić w momencie, gdybyście to prawko mieli. Ja się udałem do człowieka, z którym taką umowę podpisywałem te 4 lata temu. No i powiem wam szczerze, jak poszedłem do niego o 18, tak siedzieliśmy do 21.30 i pewnie siedzielibyśmy dłużej, gdyby nie to, że na następny dzień miał z samego rana wyjazd gdzieś tam z rodziną, więc zajebiście nam się gadało, zaproponował mi robotę. Dodatkowo jeszcze jego żona mnie tam strasznie namawiała, bo oni sobie tam się trochę wcisną, bo nie wiedziemy finalnie. Zakręć chciałem, jakbym kurwa MotoGP jeździł. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak więc dostałem propozycję pracy i powiem wam, propozycja, przez którą naprawdę miałem gorącą głowę przez kilka dni. Powiem wam szczerze, że tą propozycję na 90% ja przyjmę. Tylko mówię, to jest jeszcze kwestia prywatna, o której nie chcę mówić i nie wiem, czy kiedykolwiek o niej powiem. No, mniejsza z tym, nie wiem, po co w ogóle to poruszam, bo to mówię. Skoro nie chcę o tym mówić, no to nie będę o tym mówił. Tak więc myślę, że ja tą ofertę przyjmę. Fajne pieniądze. Powiem wam szczerze, tutaj transport lokalny, ale głównie w Niemczech. Woziłbym drewno. Mówię, codziennie w domu tam, z tego co Piotrek, właściciel firmy, mówił, zdarza się tam z jeden, maksymalnie dwie nocki w tygodniu, tam zależnie jak robota idzie, że trzeba by było spać w ciężarówce, no to tam wiadomo jaka sprawa. To fajne pieniądze, w fajnym składzie. Powiem wam szczerze, bardzo polubiłem Piotrka, właściciela firmy, bo mówię, te 4 lata temu byliśmy na pan. Tym razem do niego poszedłem i po godzinie z pana przeszliśmy na ty i mówię, żeśmy gadali przez bardzo długi okres czasu. Bardzo mnie swoją ofertą zainteresował. No i mówię, no i naprawdę ta jego oferta mi troszeczkę snu z powiek spędziła, z tego względu, że też mam lekki orzech, znaczy nie, w zasadzie nie lekki, tylko ciężki orzech do zgryzienia w kwestiach typowo prywatnych, ale tak jak mówię, już tak na chwilę obecną, jakbym miał dać odpowiedź, to bym powiedział, że tą ofertę przyjmuję, ale tak czy siak, pierw muszę i tak zrobić prawo jazdy, więc przez ten czas będę miał po prostu gorącą głowę na ten temat. No i wiecie, no na pewno pochwalę się, jaka jest moja decyzja, jak już na tą decyzję przyjdzie moment. Więc, a dlaczego wam to mówię, bo może też się tak zastanawiacie. Otóż, tak jak wiecie, jak jeździłem na busach, coś dla was nagrywałem z Reala, że tak powiem, i to widziałem, że te filmy się dobrze nawet teraz oglądają. Więc w momencie, kiedy jeździłbym na ciężarówką, nie wiem, czy byłbym w stanie nagrywać, bo to niestety nie jest taka robota, że wiecie, jedziecie sami, tam się jeździ w grupach. I wiecie, może coś tam się uda raz na jakiś czas nagrać chociaż kawałek, albo jakieś urywki czy coś, no ale obiecać wam nie mogę. No ale mniejsza z tym, o to się będziemy martwić, jak już coś się będzie działo, nie? Teraz nie ma co się tym niepotrzebnie zamartwiać. Tak więc, no to w zasadzie tyle, co wam chciałem opowiedzieć. Tak jak mówię, no mam nadzieję, też tutaj musicie mi wybaczyć, tak jak mówiłem, ja nie chcę poruszać tutaj na moim kanale tematów politycznych, ale no troszeczkę mnie już ta sprawa tak zagotowała, że no po prostu co nieco od siebie wtrącić musiałem. No i tak jest kropla w morzu tego, co mógłbym powiedzieć, ale po prostu nie chcę. Nie chcę tutaj na kanale, bo tak jak mówię, tu przychodzimy się przede wszystkim rozluźnić, wyluzować, a nie gadać o tym, co mamy wokół siebie wiecznie, o tych problemach. I taka jest po prostu prawda.
Tak więc mówię, no mam nadzieję, że tam mi za złe tego nie macie. Mam nadzieję też, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, ja oczywiście nie jestem ekspertem w żadnym stopniu, ale jeżeli macie pytania co do tych psychotestów, czy chcielibyście coś dopytać, czy jak to wygląda, czy może jak to wygląda w kwestii urzędu pracy, czy coś, no to śmiało, no mówię, tyle, ile będę w stanie wam podpowiedzieć, coś odpowiedzieć, to ja chętnie odpowiem. Zresztą tak jak wam zawsze mówię, tak jak wam wspominałem, już się zdarzały po prostu sytuacje, które ktoś mnie o coś pytał i ja chętnie odpowiadałem. Na przykład nie tak dawno temu już miałem pytanie ogólnie, jak wygląda praca na busach, jak wyglądają dokumenty i tak dalej, więc bardzo chętnie odpowiem. Tak jak mówię, ekspertem w żadnej z tych dziedzin nie jestem i nigdy nie będę najpewniej, ale w momencie, kiedy jesteście kompletnie zieloni, a już coś tam, wiecie, guliuszkiem nosa tematu dotknąłem, to może zawsze coś tam delikatnie łatwiej też by dla was było, nie? Tak więc jak mówię, jeżeli ktoś coś chciałby zapytać, to oczywiście śmiało zapraszam. No wam szczerze, no tutaj przychodzi moment, w którym będziemy kończyć ten odcinek. Myślę, że i tak informacji wam tyle przekazałem, już podejrzewam, ten odcinek trwa za 40 minut minimum. Więc to już i tak jest najwyższy moment, żeby to zakończyć. Chciałem zjechać gdzieś na parking, a tu nie ma parkingu nigdzie. Tak więc no, podjedziemy jeszcze kawałek razem, jeżeli się nic nie znajdzie, no to po prostu się rozstaniemy tak jak jedziemy. Co do planów jakichś najbliższych co do naszej firmy MTD, mamy w planach teraz zakup kilka nowych naczep, takich, które nie będą na stałe przypisane do jednego zestawu. Mamy jedną taką naczepę, to jest naczepa platforma od Krona. Co to za naczepy, jakie będą, jeszcze sam nie wiem. Muszę popatrzeć, na co jest popyt, na co bym znalazł klientów. I wtedy po prostu się na jakieś takie zakupy zdecydujemy. No w ogóle tematem, który tak mi teraz przyszedł, a o którym nie wiecie, mamy w firmie nowy zestaw. Jest to DAW najnowszej generacji XG+, nazwany Grim Reaper. Zdjęcie oczywiście na fanpage'u firmowym, na prywatnym zresztą ja ten post również udostępniałem, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to możecie zobaczyć. No, na właśnie na zestaw nowy siat Kury, który jeździł dotychczas Mercedesem, o którym właśnie na początku filmu wspominałem, że się zastanawiałem, czy poszukać kierowcy na niego, czy go sprzedać i po prostu za jakiś czas coś kupić nowego. Zobaczymy, pomyślimy jeszcze. Powiem wam tak, po mapie wnioskuję właśnie, że dojeżdżamy do Aurach. Tu chyba tam kawałek dalej jest jakaś stacja, ale nie będziemy przedłużać, zresztą wiecie. Szkoda, żebyśmy tu jeździli, żebym ja wam jakieś duperele opowiadał, nie wiadomo po co, tak więc bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do komentowania, subowania, łapkowania, zapraszam na kanały moich znajomych, na fanpage, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, tak jak mówię. Być może się zobaczymy na jakimś streamie, oczywiście was wtedy zapraszam na weekend. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć.